Siemka, jestem Detrak i witam was w kolejnym odcinku z SimCity. Tak, jesteśmy w mieście, tym, który kiedyś będzie, mam nadzieję, miastem hazardu, no ale ogólnie tym paryskim. I tak więc, jak widzicie, troszeczkę się tutaj buduje. Wiecie co? Jejku, ile budynków do wyburzania się nagle? O co chodzi z tym brakiem pieniędzy? Wiecie w czym rzecz? Bo szczerze mówiąc, zupełnie nie mam pojęcia, co robić, gdy właśnie się wysiedla taki komunikat. Mam nadzieję, że znacie odpowiedź na moje pytanie i napiszecie w komentarzach, o co chodzi. Bo na serio nie ogarnąłem jeszcze tego dotychczas, także liczę na was. Tak więc, ale ogólnie tak. Mówię, że Eiffla przynosi dość mieszane dochody, jak mam być szczery, bo raz zyski są naprawdę bardzo duże, no a raz ujemne. Ten łuk również ma wzloty i upadki, jak tutaj zdążyłem zauważyć. No ale mimo wszystko 8000 zarobku na godzinę jest całkiem zadowalającą liczbą, także nie narzekam w tej chwili. Jak widzicie, dużo kamienic się pobudowało. Jest całkiem spore zapotrzebowanie na tych najbogatszych, także... Także... Wiecie co? W tym miejscu, słuchajcie... Również przydałoby się jakieś osiedle zrobić. Aby powstał kolejny kwartał kamienic. Tylko, że wiecie co? Muszę to zrobić w jakiś mądry sposób, bo jeżeli tutaj dam tą ulicę, to... A zresztą zobaczę za chwileczkę. Bo słuchajcie, ma się tutaj zmieścić strefa, ta największa. No i będzie z tym problem, także powinienem ciut odsunąć jeszcze tą jezdnię od torów. Ale też nie aż tak bardzo. Dobra, położę te tory, które usunąłem, i będzie trzeba pokombinować z ulicą, żeby to jakoś wyszło w miarę dobrze. Dobra. Na przykład niech tutaj będzie ta ulica i w tym miejscu będę również musiał pokombinować. Co prawda nie wyjdzie to jakoś ładnie, no ale tutaj od środka wewnętrzne uliczki nie muszą być jakieś super piękne. O, będzie coś w tym stylu. I teraz normalnie strefa się zmieści. Mówiliście również, że tory obniżają... Ktoś z was mówił, że tory obniżają wartość terenów. To jest całkowicie nieprawda. Wartość terenów obniżają dworce. A nie tory. Także... Zanim coś powiecie, to nie wprowadzajcie ludzi w błąd, bo ja się nie nabiorę, a inni faktycznie mogą. I przez co możecie skomplikować komuś grę. Tak tylko mówię na przyszłość, żebyście po prostu na to uważali, bo... Wydaje mi się, że... Że warto mieć sprawdzone informacje. Boże, jak się zawiesiłem przed chwilą. Tak więc dobra, niech te budynki się tutaj budują. I tutaj również się zmieści strefa, o jak miło. No i tutaj będzie coś nieciekawie w tym miejscu, bo... O, widzicie? Od razu. To jest ta promieniotwórczość, zapomniałem. No właśnie, bo potem, gdy meteor spadł, w tym miejscu jest zakażona ziemia. Także nic tutaj kurczę nie wybuduje. Brak pieniędzy, brak pieniędzy, brak pieniędzy, brak pieniędzy, brak pieniędzy, brak pieniędzy. O co kurde chodzi? Bez kitu, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, czy to jest kwestia, nie wiem, sklepów, czy popytu na coś, no. Ale kurczę, no. Ogólnie popyt regionalny na średnio zamożnych również jest, także zupełnie nie rozumiem, dlaczego oni nie mają kasy. Zobaczcie, jaki błąd.
Ojajaj. Także okej, wiecie co? Tak sobie teraz myślę, że w miejscu tej zakażonej ziemi, no to przydałoby się jakieś drzewka zasadzić, może to troszeczkę pomoże. No i właśnie też w wolnych miejscach też niech jakaś roślinność będzie. No to od razu milej wygląda w mieście. Także okej. Okej, jacyś tam turyści przychodzą, ale przed odcinkiem było tak, że turystów był full, także nie wiem, od czego to zależy, jak mam być szczery. Wiecie co, już tutaj na tej linii są te parki, także w tym miejscu również bym jakieś umieścił. Z zakładki skwerów wybiorę odpowiedni. O, zrobię tak. No i akurat już tutaj rozbuduje się jakaś kamienica, także bardzo fajnie. I słuchajcie teraz tak. W tym miejscu przydałoby się jakaś jeszcze mała strefa, mała uliczka. Tylko że oczywiście system planowania nie jest w stanie mi tutaj tego pokazać precyzyjnie, bo jest idiotyczny. Więc ja tutaj się będę starał. Samemu poradzić. I teraz tak, ulepszę tą drogę do średniej gęstości i sprawdzę, czy tutaj w ogóle jakaś większa strefa się zmieści. No i świetnie, bo się nie zmieści. Nie trzeba zrobić coś w tym stylu. Mimo że wybuduje się w tym miejscu jakakolwiek mała kamienica. Bo jednak trzeba każde miejsce wykorzystywać jednak w 100%, aby. Szczególnie, że te regiony są tak śmiesznie małe. Jednak będzie trzeba usunąć ten park, bo ta droga musi się połączyć z tym skrzyżowaniem. A to nie będzie wbrew pozorom takie łatwe. Bo twórcy lubią utrudniać graczom grę. Także. Dobra, zrobię tak, tutaj i tak nic nie jeździ. Będzie skrzyżowanie przy skrzyżowaniu i naprawdę nie polecam wam tego robić. Bo się może ostro zakorkować, ale co mi tam. Zawsze mnie zastanawia, dlaczego zawsze te same parcele są opuszczone. Niepokoi mnie to. Dobra, wiecie co? W tym mieście już na dzisiaj nic. Mam go dość, jak mam być cztery. Także przenieśmy się gdzieś indziej. Tak, niech sobie teraz popatrzę. Petrol Bay. Tak. Wejdźmy tam i zróbmy w końcu porządek, bo jest po prostu masakra tam jakaś. Po pierwsze trzeba ogarnąć te drogi i już dodać jakieś szyby wydobywcze. Wydobywcze, wydobywnicze. Oj, nieważne. Bo szczerze mówiąc, rozplanowanie jest słabe, gdyż budowałem to miasto na szybko. Ale najważniejsze, że jest dworzec. Także tak. Przydałaby się jeszcze jakaś szersza aleja, żeby tutaj rozładować cały ruch uliczny. Dobra, tutaj niech będzie skrzyżowanie. Usunę te puste budynki. A, jeszcze zobaczę, zerknę na popyt. Okej, popyt jest jeszcze na tych najbiedniejszych, także tutaj dodam parę stref i słuchajcie, umieszczę jeszcze jakiś park, aby ich tutaj zwabić. Bo nawet tych najbiedniejszych czasami trzeba zwabić do miasta, żeby się wprowadzili i bardziej rozbudowali. Znowu będzie problem z umieszczeniem tego wszystkiego. Dobra, w takim razie walnę taki większy park. Okej, może buziek. Wszyscy się cieszą bardzo fajnie. Mam nadzieję, że zaowocuje to powstaniem jakichś kamienic w tym miejscu, z racji tego, że już drogi są rozbudowane, więc
Mam nadzieję, że nie będzie żadnych komplikacji. W tym miejscu również bym mógł drogę ulepszyć. Tak w sumie. A i jeszcze coś. Dobra, straż jest. Sprawdzę i dodam jeszcze jeden garaż, bo jest 11 na 17 pożarów gaszonych dziennie. Także trzeba to poprawić i nie chcę, żeby mi się spalały budynki codziennie w mieście. A to co? Za mało odbiorców towaru. Czyli że jak? Chociaż nawet nie ma popytu na strefy komercyjne, ale w sumie, mimo że nie pokazuje mi, że ten popyt jest, to okej, jakieś tam strefy komercyjne jednak przydałoby się utworzyć, bo to naprawdę nie jest taki zły pomysł i dobra. Ogarnięte. W miarę ogarnięte, także wiecie co? Gdzieś w tym miejscu może również zająłbym się. Albo nie. Tutaj już żadnej szerszej alei nie będzie. Dobra, tutaj jeszcze niech zrobię takie skrzyżowanie. Ale okej, tam dalej. Nie, wiecie co, już doplanuję to do końca w miarę możliwości. Chociaż zaraz mi się pieniądze skończą. No okej, przy tej alei mogę również umieścić jakieś domy, bo ogólnie chodzi mi o to, że to miasto również będzie wypełniało popyty tych większych miast, a szczególnie stolicy, bo tam zawsze jest kurczę popyt, zawsze. Niezależnie, umieszczałem już naprawdę w każdym mieście ludzi, a w stolicy nadal im mało. Ogólnie dzisiaj odcinek będzie dość krótszy, ale ostatnio jakoś zupełnie nie mam głowy na nagrania. Jest teraz poniedziałek wieczór, jestem zmęczony, powinienem robić zupełnie inne rzeczy. Także naprawdę uszanujcie to, ale jest ciężki czas w tej chwili, dość pracowity, także no. No ale okej, koniec biadolenia i czas się zająć tym, co miałem tutaj zrobić. Po pierwsze. Oj, tutaj nie ma w ogóle, nie ma tutaj żadnej przychodni. Okej, właśnie trzeba to naprawić. Dodam przychodnię i nawet taki billboard, żeby wszyscy wiedzieli, że tu jest właśnie przychodnia. No ci chorzy ludzie mogą przecież nie widzieć niczego. Fala przestępstw. Posterunek policji. Dobrze, posterunek policji umieszczę. Wiecie co? Ja sobie jeszcze myślę nad tym. Dodam może tą stację ładowania aut. Nie jest to potrzebne w żadnym wypadku, ale co mi tam, mogę zaszaleć. Przynajmniej miasto będzie się starało być ekologiczne. Co z tego, że jest tysiące fabryk tutaj, ale co mi tam. Ogólnie wydaje mi się, że wokół tej stacji jakoś ludzie są troszeczkę bardziej szczęśliwsi. Bo nie wiem, z czego wynika ta plaga emotikonek, ale no szczerze mówiąc nie obchodzi mnie to. Tak. Teraz tylko się modlę o to, żeby znów się nie pojawił ten bug, w którym kamera będzie mi cały czas jechała na prawo, bo to jest dość dziwne i utrudnia mi to w nagraniach, ale dobra. Ogólnie z terminalu promu zupełnie nikt nie korzysta, co mnie lekko zastanawia w sumie. A, i mogę ulepszyć ratusz. Ciekawe, czy jest jakikolwiek jeszcze wydział w regionie, który mogę postawić, ale chyba nie. A szkoda. Ale okej, jeżeli będę miał jakikolwiek tutaj problem lub zorientuję się, że jakiegoś wydziału w mieście nie ma, to przejdę tutaj i jakiś tam dodam. Ogólnie nawet nie wiedziałem, że jest tutaj lądowisko dla helikopterów. Śmiesznie. A wiecie co? Tak sobie jeszcze myślę, bo to jest miasto, słuchajcie. Teraz mówię słuchajcie. No i tym magicznym sposobem opuszczamy miasto, w którym przed chwilą grałem i przechodzimy do tego miasta przemysłowego. I tak sobie myślę, że
tym pierwszym mieście przemysłowym postawię wieżę W. Ups, upadła mi nakrętka, nieważne. Postawię wieżę W z racji tego, że chcę, żeby się rozwinęły te nowocześniejsze fabryki, no bo ogólnie nie lubię biedaków w tym mieście, dlatego jest tak dużo tutaj rozprzestrzenia się, dużo bezdomnych też. Wydaje mi się, że gdy postawię tą wieżę W, może jeszcze w szkolnictwo zainwestuję również, to będzie lepiej i poprawi to sytuację w całym regionie, gdyż ona jest wbrew pozorom dość ciężka, jak mam być szczery, bo jest taki mały kryzys w sumie, bo w żadnym mieście nie jest idealnie. A ja sobie z tym powoli nie radzę, także no. Tylko czy tutaj jest ten duży posterunek, czy nie ma? Jest, ten komisariat policji, także mam nadzieję, że policjanci również poradzą sobie na tyle z przestępcami i będzie taka równowaga. Tylko gdzie? Gdzie jest dostępna ta wieża W? Jeszcze się zastanawiam. Tutaj. Wieża W. Niezamożni turyści przyciągani dziennie 84. To nawet turystów przyciąga. Dobra. Wiecie co? Każdy się nawet interesuje, bo już dawno z tej wieży W nie korzystałem, ale co mi tam? Jej. Na serio, zaraz zupełnie zmieni się popyt na wszystkich. No i zaczną się wielkie przebudowy. Także no. W ogóle co oni chcą? Utwórz strefę mieszkaniową, aby mieć więcej pracowników. Świetnie po prostu. Już wszystko jest tutaj tak wypełnione. No, to jest ogromny minus. Teraz tak dużo gram w to Cities XL. Tak tworzę. No i kurczę, w 15 minut stworzyłem tyle, co cały region w SimCity, no. To jest masakra. A w sumie cały ten mój świat Cities XL jest większy od całej tej mapy tutaj. No troszeczkę to smutne, powiem wam szczerze. Nie, że narzekam, bo jednak SimCity to jest naprawdę dobra gra. Dość intuicyjna, prosta, ale gdy się zagra w coś poważniejszego, to później widzi się, jakie ta gra ma ogromne wady. Ojej. Co się tam dzieje? Coś ciut za mało tych śmieci jest zbieranych. W sumie w takim razie trzeba dodać jeszcze jedną spalarnię śmieci, z racji tego, że tam był pełny skład i wydaje mi się, że po prostu więcej tych śmieci powinno być wypalanych. Także niech tak się dzieje i o, jak widzicie, już jakaś tutaj fabryka powstaje fajna. Fabryka powstaje fajna. Czy jest tutaj jakieś liceum? Jest szkoła podyplomowa. Jest szkoła i wiecie co? Tak mi się jeszcze wydaje, że tutaj w przyszłości również. Kurczę, nie mogę się ostatnio wysłowić. Zrobię takie centrum naukowe, że umieszczę tutaj uniwersytet, ale jednak w tym mieście będzie potrzeba wiele zmian i będę nad tym pracował, aby to miasto po prostu zmienić, gdyż teraz cały region się rozwija, więc niektóre miasta muszą zmienić swoje przeznaczenie. Także mam nadzieję, że mi się to uda w przyszłości. A wiecie co? Że znów zrobię jakiś skok po tych miasteczkach i gdzieś jeszcze przejdę. Byłem w tym, ale nie byłem w stolicy, także przejdźmy do stolicy. Może tylko obejrzę co i jak. No i później już skończę odcinek, gdyż. Zaraz wam tutaj padnę. A tego byście nie chcieli. Ładuj się szybciej. Okej, jesteśmy. Ogólnie piękne jest to miasto. Bardzo mi się podoba. Szczególnie przy tym filtrze. Te budynki wyglądają naprawdę super. Mam nadzieję, że tutaj w tym ścisłym centrum wybuduje się ciut więcej wieżowców, bo wtedy będzie to wyglądało po prostu super. Chociaż tutaj coś też fajnego, wysokiego powstało. Mam nadzieję, że dookoła również te budynki dorównają tym dwom najwyższym. I słuchajcie. A kurczę, wody prawie nie ma. Wody prawie nie ma i niedobór pracowników. Najwięcej jest potrzeba tych średnio zamożnych i tych biednych. Także wiecie co? Ja
Narzekałem się, że jednak tutaj będzie ta średnia gęstość, ale z racji tego, że jest ten popyt, to ulepszę te drogi do tej wysokiej, aby... No, czasami jednak gospodarka jest ważniejsza niż wizualny aspekt miasta, także... Także trzeba... Trzeba coś zmienić tutaj. W tym moim miasteczku. Wysoka gęstość. No dobrze, jak widzicie, już migiem to się wszystko rozbudowywuje. I jeszcze tutaj, w tym miejscu by się przydało to ulepszać niektóre drogi. No niestety teraz to miasto troszeczkę straci uroku, ale no nie ma wyjścia. Ok, także większość chyba dróg jest ulepszona. Dobra, czas jest przyspieszony i tutaj zobaczę co i jak. Czy coś się rozbudowywuje, a jeszcze pousuwam troszeczkę budynków, no bo oczywiście przyczyna brak pieniędzy mnie dobija, ale tak, no oczywiście. Jakie przestępstwo nie ma, zdrowie jest w porządku, chociaż pewnie jakiś szpital będzie trzeba również umieścić. Ciekawe, czy dorwą tego bandziora, tutaj on sobie jeździ. Pewnie będzie musiał coś zaatakować. O, tutaj, rozbój w toku. No ale widzicie, policja jest skuteczna i już ujęła tego gangstera jednego. Dobra, wiecie co, już się z wami żegnam, mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, oczywiście łapki w górę, mile widziane. No i zapraszam do komentowania oraz subskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco. Siemanko.